Najważniejszą inwestycją firmy, taką o największej skali, to jest Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. Nad tą inwestycją pracujemy od 2018 roku i cieszymy się, że inwestycja jest realizowana w miarę w terminie i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie w pierwszym kwartale przyszłego roku, czyli już za kilka miesięcy. To jednak nie znaczy, że jeszcze będą dostępne leki na rynku, ale będą w następnych latach, bo jeszcze trwają później walidacje i kwalifikacje tego obszaru. W nowym centrum, w Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych będą produkowane leki na szpiczaka nogiego, na raka piersi, na ostrą białaczkę, ale też tam mamy możliwości produkowania leków przeciwgrzybiczych, sterydów, hormonów. Łącznie wydaliśmy na inwestycje w ostatnich 5 latach 700 milionów złotych. To jest olbrzymi wysiłek inwestycyjny, jak na Polfetarchomin. Dlaczego one są ważne? No dlatego, że wnoszą, budują jakiś fragment bezpieczeństwa lekowego, zwłaszcza w obszarze onkologii, czyli to jest epidemia XXI wieku. Do tej pory wszystkie leki onkologiczne były produkowane za granicą, te, które są dostarczane na rynek krajowy. Nie tylko jakoś poprawiamy bezpieczeństwo w tym obszarze, wycinku rynku, no ale też otwieramy sobie rynki zbytu zagraniczne. Generalnie jesteśmy na finiszu, jeśli chodzi o ciężkie inwestycje i trochę trzeba je skonsumować teraz w tej chwili, czyli wprowadzić te leki na rynek, pozyskać kontrahentów tak, żeby wypełnić te linie produkcyjne i żeby one przyniosły zakładaną stopę zwrotu. Dopiero później możemy mówić o kolejnych inwestycjach. Natomiast bezpieczeństwo lekowe myślę, że budują wszyscy producenci leków w Polsce, czy szerzej w Europie, na tych rynkach, które są nam bliskie. Na bezpieczeństwo lekowe mają też wpływ zapasy i tutaj Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wiemy, że takie zapasy gromadzi, ale oprócz tego producenci mają jakąś możliwość zarządzania swoimi obszarem zapasów, czyli tym, ile mają tych substancji czynnych, które nie są produkowane w Europie, ile mają na składzie. W naszym przypadku dbamy o bezpieczeństwo też w ten sposób, że chcemy mieć do każdego leku przynajmniej dwóch dostawców substancji czynnych i przynajmniej jednego z nich spoza Dalekiego Wschodu, właśnie po to, żeby nam się nie przerwały, nie porwały te łańcuchy dostaw.